witamy bardzo serdecznie. 1, 2, 3, 123 odcinek GNM Plus i razem ze mną jest Mateusz Donowicz. Z tej strony również Mateusz Widut. No i zaczynamy standardowo. W coś ostatnio grałeś? Wiem, że na pewno grałeś w dużo fajnych tytułów. Tak? Wiem, że była recenzja Infamous First Light, więc musiałeś grać. Tak, First Light, no, to jest to samo, co nie ma co za bardzo gadać o tym, bo jeżeli komuś się podobał Second Son, to First Light też mu się spodoba, bo to jest tak naprawdę 4 godziny wątku głównego, plus tam, nie wiem, 4-3 godziny, łącznie tam 8 godzin można spędzić w tej grze, co jest bardzo jakby, stosunek cena-jakość jest bardzo dobry, bo płacimy 60 zł za to. No właśnie, bo problem taki jest, przynajmniej dla mnie był z Infamousem Second Son, że ta gra trwała 4-5 godzin tak normalnie, więc jeśli dodatek tak? tyle samo Nie, trwa. Na pewno nie tyle samo, no nie wiem, 3,5-3,40 mi zajęło może. No to, ukończenie tego. No dobra, no to tam było troszeczkę dłużej, no do 6 godzin, ale naprawdę ta gra była bardzo krótka jak dla mnie. Tym bardziej, że była właśnie takim trochę sandboxem, znaczy trochę bardziej, ale bo mieliśmy otwarte miasto, mamy nadal w sumie w dodatku też, więc ta gra nie była długa i to był chyba jeden z większych minusów dla mnie Second Sona, bo sama w sobie była bardzo fajna i ciekawa, jeśli chodzi o fabułę i tak dalej. No tak, tylko że Infamousy nigdy nie były takim typowym open worldem, nie jak GTA, że to masz pełno zadań pobocznych czy coś. Tam zazwyczaj był wątek główny, a poza tym były takie tylko, wiesz, tam złap, nie wiem, te znajdź audiobooki czy coś takiego. Nie było takich wątków pobocznych, a tutaj mamy połowę miasta tego, co jest w Second Son, nie ma całego. Aha. Więc, znaczy to i tak jest duże całkiem i dla kogoś, kto wiesz, kto nawet nie grał w Second Son, to może być takie rozbudowane demo po prostu. A ta gra bardziej, znaczy ten dodatek powiedzmy już, bo we wrześniu to też pojawi się na płycie, to będzie można mówić bardziej tak jako samodzielną, samodzielna gra. Czy on bardziej stawia na fabułę, czy na co? No chyba tak, chyba bardziej na fabułę, tylko trochę szkoda, że to jest opowieść jakby, jeżeli grałeś w Second Son, to już tak naprawdę wiesz, co się tam, wiesz, co się mniej więcej wydarzyło, tylko jest tak jakby ten wątek trochę po prostu bardziej szczegółowo opowiedziany i tyle. Ale warto. No moim zdaniem tak, zdecydowanie, nawet jeżeli właśnie nie graliście w Infamousa tego Second Son, coś to warto. Jeszcze? Tak, zacząłem grać w Diablo 3 na PS4. O, to tak jak ja, dokładnie. I właśnie. Gra mi się wygodniej niż na PC-cie. To jest chyba jedyna gra tego typu, taka typowa, niby co wyszło najpierw na PC-cie, co wygodniej mi się gra później jednak na padzie. I dla mnie problem był taki, znaczy sam chyba go stworzyłem, bo zacząłem na normalu. A, ja od razu na tym chyba trzecim poziomie. I na początku okej, okay, było w miarę wymagająco, bo nie miałem praktycznie żadnych skilli, żadnych jakichś normalnych broni i tak dalej. No ale później teraz już w tym momencie jest tak, że ja nawet nie tracę zdrowia, tylko po prostu jakby wyzwaniem dla mnie jest tylko to, ile czasu pozostanie mi, aby zabić danego przeciwnika. Czy to będzie trwało 10 sekund czy 5 sekund tak naprawdę, a boss o tak o, w sekundę. No tak, można się bawić w taki jeszcze sposób. Jeszcze mam towarzysza, który ciągle mnie leczy, więc ta gra troszeczkę traci dla mnie sens, ale rozumiem, jak Paweł mi pokazał, ile jeszcze, że tam jest jeszcze jedna zakładka z poziomami, to złapałem się troszeczkę za głowę, ale okay. Trzeba najpierw odblokować, ale ogólnie tak się trochę zastanawiam, dlaczego oni mieli w ogóle problem na przykład, żeby zrobić tę grę w 1080p i w ogóle w 60 klatkach na sekundę na Xboxie One. Ta gra fajnie nie wygląda, tam nie ma jakiejś postaci super ekstra w tysiącach poligonów, ta gra jest kwadratowa. No nie, ale jednak i żadnych takich efektów tam fajnych nie ma, więc dla mnie to wygląda jak po prostu tak mogło to wyglądać na PlayStation 3 i dziwię się, dlaczego no tak, ale jak wyglądało. Masz dużo wrogów na przykład na ekranie później, już w późniejszych etapach gry, to nawet PC się potrafił trochę zaciąć, przyciąć, więc no po prostu chcieli utrzymać stałe. Ja gram po prostu pierwszy raz i trochę nie czuję tego fenomenu, bo dla mnie to, tak jak niektórzy ludzie mówią na gry giereczki, to dla mnie to Diablo 3 jest taką giereczką, że siadam na 2 godziny, no i wyrzynam tych przeciwników i tak naprawdę tyle z tego, bo fabuła jest taka, że nawet tylko klikam, przewijam te dialogi, bo nawet tego się słuchać tak, nie też, da. Tak, ja też. No i troszeczkę słabo. Znaczy, chciałbym zobaczyć, jak ta gra po polsku wygląda, bo niestety dostaliśmy do recenzji, a wersja promo jest tylko po angielsku. A podobno po polsku są fajne takie śmieszne wstawki czasem. Czy ja wiem, ja sobie chyba zmienię na angielskie, jednak mnie trochę denerwują lektorzy w polskiej wersji. A, bo to jest całkiem po polsku? Tak, znaczy ja dostałem od brata, wiesz, taką sklepową, pożyczyłem sobie ze sklepu wersję, więc no. Ale trochę muszę się przyzwyczaić do zarządzania ekwipunkiem, bo nie jest super wygodne. Jednak na konsoli trudno zrobić coś takiego, jak masz kilkadziesiąt
tam zawsze sprzęt ci wypada co sekunda nowy. I trudno na przykład porównywać coś nowego z czymś starym. Nie ma tak za bardzo statystyk rozpisanych jak na PC-cie, to jest trochę wygodniej, ale sama walka jest przyjemniejsza na padzie. No i jakoś strasznie dużo takich dobrych przedmiotów mi wypada. Legendarne przedmioty to wszystkie w moim ekwipunku. To jest fajne właśnie, bo też to jest tak, że coraz ci wypadają lepsze, im dłużej grasz. Więc to nie jest tak, że na przykład zdobędziesz jeden w pierwszym akcie, potem grasz nim przez godzinę, więc to jest... Muszę jeszcze pograć z kimś po prostu na jednym ekranie, jeszcze kogoś sobie dobrać. Ty musisz do mnie przyjść, albo Paweł, bo... Za daleko mieszkasz. Nie chce mi się. Ha, ha, ha. Bo chyba ta gra stoi tym, że w kooperacji trochę fajniej się gra. Zazwyczaj w grach się, w kooperacji zazwyczaj lepiej się właśnie gra. Nawet w złych grach, więc no to jest takie trochę... No, ale w każdym razie to tyle, w nic więcej tam specjalnego. Dokładnie. Ja też w sumie, bo tylko to Diablo. I teraz za bardzo nie mam w co grać. Miałem nadzieję, że pogram w Infamousa, ale wyszło jak wyszło. Może za tydzień postaram się. I może przejdźmy teraz do pierwszego tematu, którym będzie... Od czego zaczniemy? Od nowego trybu w Assassin's Creed. Możemy, tak jest. Który tak jakby wyciekł. Jeden z testerów pochwalił się na Reddicie. Ciekawe, czy już został wylany, już nie jest testerem. Chyba nie bał się złamania NDA zbytnio, albo po prostu nie wiedział, jakie będą tego konsekwencje. No, wrzucił kilka screenów, filmik, z którego właśnie dowiedzieliśmy się o nowym trybie, który jest taki trochę multiplayerowy. A tak jest. Coś więcej o nim powiedz. To jest tryb, mowa oczywiście o Assassin's Creed Unity i tym trybem w cudzysłowie wieloosobowym, bo tak naprawdę to będzie może lepiej sieciowym go nazwać, to będzie tryb wyzwanie Rifts. I to będzie polegało na tym, że po prostu będziemy mieć wyzwania związane z jak najszybszym przybyciem określonego wycinka mapy i zbieraniem takich jakichś przedmiotów, które jakoś tam się nazywały konkretnie, glify podobno. No i w każdym razie chodzi o to, żeby jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie zebrać te przedmioty i będziemy sobie mogli porównywać nasze, tak jak w grach wyścigowych na przykład, najszybsze okrążenia, tak, samochodowe, no tak, jak samo będzie tutaj. Będziemy widzieć tylko takiego duszka, który biegnie, podobno. Tak, tak, będziemy widzieć po prostu innych graczy, jak oni tam zbierali szybko i będziemy mogli po prostu się z nimi porównywać i tak dalej, więc to jest całkiem ciekawy dodatek, tylko co interesujące, będziemy grać nie tylko Dorianem, Arno Dorianem, czyli bohaterem Unity, ale też innymi asasynami z różnych epok, więc to nie będzie związane z kampanią ten tryb, jakby tylko będzie osobny. No tak, no bo będziemy mogli się wcielić w Altaira, w Ezio, w Heitama, w Avalyn, z Liberation czy Edwarda Kenwaya. Tak, i w ogóle jeszcze jakichś innych nieznanych asasynów, którzy po prostu zostali stworzeni tylko na potrzeby tego trybu. Więc to jest całkiem ciekawe i ciekawe, czy Ubisoft zawarł jakąś wskazówkę w tym trybie, czy na przykład jeden z tych asasynów nowych to będzie bohater kolejnej części. Pewnie jacyś tam zapaleni fani serii zabiorą się od razu za jakieś odnajdywanie wskazówek. Zobaczymy. I w każdym razie pod koniec każdej rundy będziemy otrzymywać nagrodę w postaci wirtualnej waluty, która jest obecna w Unity w Assassin's Creed już od paru części. No a wiemy też, że w Unity będą mikropłatności, bo to już potwierdzono wcześniej, czyli na przykład będziemy mogli sobie kupić jakieś chyba przedmioty z ubioru, części ubioru będziemy mogli kupować, ale ja dobrze wiem, więc będziemy mogli wydawać właśnie te pieniądze zarobione w Rifts na różne elementy. No i to tyle. I w sumie to jest ciekawy tryb, bo nie wiem jak ty, ale mnie nigdy jakoś specjalnie multi w Assassinach nie pociągało. Szczególnie to takie zabijanie się, które było obecne od Brotherhood. Nie wiem, w serii. Dużo hejtu troszeczkę się wylało, jak czytałem w komentarzach, że no, co oni robią, jakiś dziwny tryb, który jest jak w samochodówkach i w ogóle nic ambitnego. Taki fajny tryb mieli multiplayer już w wcześniejszych Assassinach, dlaczego po prostu tego nie wstawią tam? Był fajny, okej. Okay. Ja grałem i w Brotherhoodzie, i w Revelations, a później już nie. No ale... właśnie, bo to coraz było to samo, nie? Więc no tak. Jakaś odmiana zawsze jest. I... No ale to był ciekawy multiplayer, taki dosyć specyficzny, oryginalny troszeczkę. A tutaj też jest coś ciekawego, choć, no nie wiem, to bardziej jako taki smaczek, nie wiem, czy zagram. To właśnie będzie coś takiego, że wskoczyć sobie na parę, na 15 minut i tam spróbować pobić rekord znajomego i tyle, no. Ale ciekawe, co jeszcze Ubisoft przed nami ukrywa, bo to już zostało, no ile, 2-3 miesiące? No dwa miesiące jakoś do premiery, bo to chyba koniec października, tak, więc... No tak, a jeszcze w sumie dużo, no nie wiedzieliśmy o tym trybie, nie... Podejrzewam, że to jest jednak chyba troszeczkę kontrolowany wyciek, jak zawsze. Jeszcze są targi PAX przed nami, chyba jutro się zaczynają, czy dzisiaj, więc pewnie zapowiedzą jakoś teraz oficjalnie ten tryb. No ale zobaczymy, w każdym razie fajnie, że będzie coś takiego i mówię, mi zawsze i tak w Assassinach najbardziej zależy na singlu.
więc czy jest jakiś dodatek sieciowy, czy nie, to mnie specjalnie nie interesuje. A w Rogue, to wiadomo? Na razie nie wiadomo nic. Wiadomo, że nie będzie tam też multi, takiego tradycyjnego. Natomiast czy będzie coś innego? No zobaczymy. Może statkowy multi to by było. Wyścigi statków może będą, to zobaczymy. Nie, ale takie abordaże i tak dalej. To by było fajne, naprawdę. Rozwijanie swojego statku, upgrade'owanie i tak dalej. Takie bitwy na morzu, no to coś super. Ale trochę mało asasyńskie, jeśli o to chodzi. No, to prawda. Wypowiadajcie się w komentarzach, czekamy na wasze opinie. A my przejdziemy teraz do tematu dosyć często poruszanego ostatnio, czyli i trochę mniej, jeśli chodzi o gry, Wiedźmin na srebrnym ekranie. Dobrze powiedziałem? Srebrny ekran? Nieważne. Znaczy jeszcze nie wiemy właściwie, czy to będzie w kinie, no w sumie, czy w telewizji, więc może dobrze powiedziałeś, nie wiadomo. W każdym razie w ubiegłym tygodniu na początku pojawił się wpis tam na stronie Polskiego Instytutu Filmowego, że Platige Films, nie wiem, jak to się czyta, czy to z francuska tak bardziej trzeba, czy nie? Platige. W każdym razie ta firma Bagińskiego stara się o dofinansowanie do filmu Wiedźmin właśnie fabularnego, ale wtedy jeszcze nie było wiadomo, czy to jest film aktorski, czy animowany w stylu zwiastunów Bagińskiego. No i okazało się ostatecznie, że to jednak będzie film z aktorami. I film Wiedźmin oczywiście. I no... Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo fajna informacja, że w końcu doczekamy się czegoś właśnie wiedźmińskiego i myślę, że jest szansa, że otrzymamy coś o wiele lepszego niż ten starszy trochę serial i film z panem Żebrowskim. Znaczy film był gorszy, ale serial jeszcze jakoś tak w miarę dawał radę. Oglądałeś ten odcinek na przykład z Kermoren, gdzie zrobili z Kermoren po prostu jaskinie w jakichś górach zapiedziałych i w ogóle samurajskie hełmy i nieważne. W każdym razie to będzie film oparty na prozie Sapkowskiego i nie będzie, CD Projekt się nie udziela przy tym i to nie będzie na podstawie gier na pewno, to już wiemy. Więc to będzie takie jakby trzecie spojrzenie na świat wiedźmiński tak naprawdę. Czy ty czytałeś w ogóle Wiedźminy, czy nie za bardzo? Nie wszystkie książki, ale troszeczkę czytałem. Bo właśnie mnie ciekawi, czy zrobią coś, bo z powieścią byłoby jednak ciężko zawrzeć całą sagę, prawda, w filmie, więc myślę, że jednak pójdą w stronę opowiadania któregoś, czy tam paru opowiadań w jednym. Wiesz, mogą zawsze brać jedną książkę i wtedy mają sukces rozplanowany. No chyba, że tak. Chyba, że tak. Mnie to też zastanawia, bo jak odwiedziłem stronę tego Platige Films, to tam jest opis tego studia, że oni zajmują się właśnie animowanymi filmami, albo filmami aktorskimi, ale właśnie z dużą ilością efektów specjalnych, więc mi się to kojarzy z czymś takim trochę a la 300. Wiesz, takie filmy, chodzi o to, w których jest bardzo dużo jednak tej komputerowej, graficznej ingerencji, że mi się wydaje, że w Wiedźmin to właśnie też może być coś w tym kierunku jednak, że tam będzie bardzo dużo takich komputerowych dodatków. No bo jednak to jest Platige Films, nie? Nie wiem, czy robiliby taki typowy film jednak stuprocentowo. Ale chociaż trochę szkoda, bo już sobie troszeczkę wyobrażam, że to by było jakby... Bo w tych wszystkich filmach takich komputerowych to jednak... Te sceny są takie jakby takie ciasne. Widać tylko jedną, dwie, trzy rzeczy. Okej, dużo się dzieje na ekranie, ale jest tak ciasno, nie ma takiej głębi. A jednak Wiedźmin to takie słowiańskie jednak klimaty, wiesz, tak las wielki i tak dalej. Ale oni mają, jeśli chodzi o Wiedźmina, bardzo duże pole do popisu, no same znaki. Ile to w ogóle z fajnych rzeczy można zrobić, jeśli chodzi o partikle i tak dalej. Jak Wiedźmin, nie wiem, Igni puszcza i tak dalej. No, mają na pewno duże pole do popisu, chociaż chyba Platige Image nie robiło nigdy takiego pełnoprawnego filmu półtorej godziny. Zazwyczaj to było jakieś do pół 20-15 minut, takie mniejsze rzeczy, reklamy. No właśnie. No Katedra, no to Katedra chyba miała 15-20 czy pół godziny. Też jest interesujące, czy jakby... Czy oni robią czy zrobią ten film z polskimi aktorami, czy jednak będą chcieli od razu uderzyć, wiesz, na przykład wydać ten film też na zachodzie od razu, to wtedy raczej by wzięli anglojęzycznych aktorów, anglojęzyczną obsadę. I to mnie właśnie ciekawi, czy wezmą kogoś z Polski, po prostu usłyszymy, wiesz, polskie głosy oryginalne, czy będzie dubbing, to jest też ciekawe. No, to jest, no, faktycznie, bo jednak Platige Image jest bardziej takim międzynarodowym studiem, tak, więc podejrzewałbym, że jednak poszliby właśnie w tą taką światowość Mads tego filmu. Mikkelsen na Wiedźmina, Hannibal. Ale z drugiej strony też fajnym smaczkiem by było, jeśli po prostu mówiliby po polsku, no bo to tak jakby świat wiedźmiński, słowiański, no to by pasowało nawet. No tak, bardziej pasuje polski do Wiedźmina, ja nigdy raczej
Nie grałem nigdy w Wiedźmina po angielsku, tylko zawsze po polsku, więc... No tak, chociaż trochę w trójce mnie to kusi, żeby zagrać po angielsku, no bo mamy... Lannistera, tak? Lannistera mamy zawsze... jako króla, ale ten Geralt anglojęzyczny jest taki... No. Nie pasuje mi. Rozenek, przyzwyczaiłem się. Rozenek, tak. Do Rozenka. Więc, no nie wiem, trudno też coś spekulować. Czekamy na jak, bo to dopiero oczywiście rozpoczynają się pierwsze prace, skoro złożyli wniosek o dofinansowanie dopiero. Więc no, myślę, że taki realny... Faza koncepcyjna. Tak, myślę, że realny termin to chyba 2017 może, coś takiego. No, 2-3 lata co najmniej. Miło by było właśnie, żeby... Ciekawe, kiedy się podzielą pierwszymi informacjami. Chociaż, żeby mogliby powiedzieć, na podstawie czego planują to zrobić konkretnie. To można by tam coś spekulować. No, jak więcej na pewno ustalą, bo podejrzewam, że... To wy dotarliście do tajnych informacji, no tak, które jeszcze nie powinny uzyskać światła dziennego. Ale myślę, że jednak wiedzą tak mniej więcej, chociaż którą powieść, czy które opowiadanie. Nie, no to zabrać. Na pewno. Zobaczymy. No nic, wypowiadajcie się w komentarzach, a my teraz przejdziemy do tematu związanego z The Crew. Zdenio grał w The Crew. Ja niestety nie grałem, ale widziałem dużo materiałów z rozgrywki, więc się troszkę ciebie popytam, ale no takie wstępne twoje wrażenia z gry. Przyjemna samochodówka. Po prostu. Nie potrafię nic więcej na temat tej gry powiedzieć bardziej jakby pozytywnie, bo model jazdy kojarzy mi się z Need for Speedami, tymi na przykład Most Wanted. Czyli takie arcade'owe bardziej jeżdżenie. Nie ma tu mowy żadnej symulacji, nawet jak sobie ustawisz tam na hardcore w opcjach. Natomiast jeżeli chodzi, no i plus oczywiście ten wielki otwarty świat, to jest całkiem imponujące, ale jednak, no nie wiem, bo na przykład postanowiłem sobie pojechać do Miami z Detroit, to trochę potrwało i jak kiedy zapowiedzieli tą grę, to myślałem, że fajnie będzie tak, wiesz, podróżować przez cały kraj, wow, nie? Ale jednak na dłuższą metę to trochę się nudzi, tak naprawdę korzystasz tylko z szybkiej podróży, żeby z miasta do miasta się przemieszczać. No więc to tak trochę, no nie wiem, to po jakim czasie w każdym razie się znudzi. Na pewno ta gra będzie dobra dla tych, którzy mają znajomych, którzy też będą w nią grać. Bo jest dużo aktywności fajnych właśnie dla grup graczy, czy tych załóg, tak, The Crew tytułowych. Szajek. Tak, natomiast, no nie wiem, jakoś pograłem w tą betę z 7-8 godzin już i tak naprawdę nie mam ochoty do niej wracać za bardzo, bo niedługo będzie Drive Club na przykład, a tam będzie trochę lepszy, wydaje mi się, model jazdy i będzie projekt Cars, więc jeżeli komuś brakuje Need for Speeda, bo w tym roku nie będzie Need for Speeda, to myślę, że to będzie dobra alternatywa. Przy czym niektórych też mogą odrzucić mikropłatności, które będą zastosowane w tej grze, bo to jest gra Ubisoftu oczywiście. Ale to są jakieś takie nachalne? Będziesz mógł sobie kupić właściwie wszystkie części do samochodu. Na szczęście nie od razu, ale po prostu kiedy odblokujesz jakiś tam swój poziom profilu, tak to nazwijmy, to będziesz mógł po prostu albo kupić, bo części samochodu kupujesz albo za walutę dolary, które zdobywasz za wyścigi, albo za punkty The Crew, czyli tak naprawdę, które możesz też kupić za prawdziwe pieniądze. Więc to jest trochę dyskusyjne moim zdaniem i ciekaw jestem, jak oni będą ograniczać to po prostu, żeby nie było tak, że ktoś sobie kupi na wstępie wszystko od razu. No ale to też trzeba umieć jeździć jednak. No tak, przy czym, ale... Jakiś zręcznościowy aspekt. Bo tu jednak to trochę bardziej przeszkadza, bo to jest jednak gra sieciowa, nie? Więc mikropłatności w grach tego typu trochę zawsze są bardziej no, dyskusyjną kwestią niż w takim Dead Space 3 na przykład, nie? Czy innych singlowych produkcjach. Natomiast... No nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. No, ale pytaj, widziałem na przykład ten garaż i tam jest bardzo dużo możliwości samego jednego samochodu jakby tuningu. Jak bardzo to jest posunięte? Tak, bo to jest tak właściwie, sami twórcy to określali jako car RPG. Tak? Czyli to jest takie RPG trochę, że rozwijasz właściwie swoją postać, swój samochód, bo możesz tak naprawdę mieć chyba dużo aut, ale tak naprawdę wystarczy mieć 5. Bo jest 5 jakby takich kategorii, jest street racing, off-road i jakieś tam 3 jeszcze i każda to jest lepsza w czymś innym, na przykład no ten street racing to jest dojazdy po ulicach, wiadomo, off-road to jest no, dojazdy po polach i są takie kategorie właśnie i w każdej z tych kategorii masz inne części do wykupywania i po prostu ulepszasz jeden samochód w ramach jednej kategorii i tyle. Więc to raczej nie będzie tak, że sobie kolekcjonujesz 20 aut, no bo jeżeli masz już rozbudowany bardzo samochód, to nie będzie ci się opłacało po prostu wziąć zupełnie nowego i rozbudowywać go od samego początku. Chyba, że będziesz miał dużo czasu i będzie ci się nudziło. Więc opcji tej customizacji jest bardzo dużo i wizualnej też opcji. Znaczy, wizualnej customizacji jest dużo opcji. Można zmieniać praktycznie wszystko. Wygląd, wielkość kół, tam maski, zderzaki, spoilery. Taki standard, no jeżeli chodzi o takie arcade'owe gry wyścigowe. Chociaż ostatnio tego nie było za dużo jednak w grach. Takiej jakby dowolności, tak wiele Saints rzeczy. Row było, pamiętam. To była troszkę mniej samochodowa gra. I też jak graficznie to wygląda, bo ja widziałem różne
jakby gameplaye, bo to na razie jest z wersji na PC, a ty pewnie grałeś na jakichś wysokich ustawieniach. Ja mam, no nie mogłem na najwyższych, bo mój komputer trochę nie wyrabia, ale grałem na wysokich, high, wszystko ustawione i wygląda tak, no nie wiem, no jak ten Need for Speed, nie ten zeszłoroczny, tylko ten Most Wanted z 2012. Aha. Więc nie wygląda najgorzej. No wiadomo, to jest otwarty świat, nie? Więc jednak i też czasy loadingu są zaskakująco małe. Na przykład jak oddalasz mapkę, czy jak masz fast travel, szybką podróż, to praktycznie w kilka sekund się zbliża obraz tak z lotu ptaka do tego miejsca, w którym lądujesz, więc to jest całkiem takie przyjemne, że nie trzeba długo czekać. A jak bardzo jest otwarty ten świat? Czy to są jakieś niewidzialne ściany? Nie zauważyłem albo nie dojechałem do nich, bo tu jest ten też opcja off-road, więc nie mogę już za bardzo poustawiać tych sztucznych ścian w polach i tak dalej. Oczywiście to nie są stany jeden do jednego, nie? To jest miniaturka Stanów Zjednoczonych, ale jest bardzo duży i w samochodówce jeszcze takiego otwartego świata nie widziałem nigdy. Więc to jest bardziej porównywalne z jakąś grą MMO rozbudowaną z otwartym światem. No chyba z jednego końca na drugi ponad godzinę. Tak, jeszcze nie próbowałem z Nowego Jorku do Los Angeles, ale tak widziałem filmik właśnie, że ktoś na maksymalnej prędkości to około godziny mu zajęło, więc no nie jest to zły wynik, prawda? To jest bardzo duży jednak teren. Można też denerwować policję, uciekać przed policją właśnie, tylko policjanci są strasznie mało wrażliwi, bo możesz przejechać obok nich na nitro 300 na godzinę i nie zwracają w ogóle na ciebie uwagi. Musisz ich drasnąć, żeby się zaczęli gonić, wiesz, uderzyć czy stuknąć. Aha. No albo tam porozwalać inne samochody po drodze, wtedy też zaczynają się gonić, tylko strasznie łatwo zgubić tą policję, nawet jak masz 5 gwiazdek. Więc to jest troszkę, no fani ucieczek przed policjantami też. No na razie to jest beta, to jeszcze zobaczymy, jak to będzie działało. No tak. I ogólnie rzecz biorąc, no nie wiem, takie po prostu porządna taka samochodówka arcade'owa. No. Ale już chyba za bardzo nie czekasz, bo już się zagrałeś. Ja w ogóle za bardzo nie czekałem, bo ja preferuję takie gry samochodowe, coś a la pierwszy Grid, czyli takie, albo jak Drive Club właśnie się zapowiada, czyli taki pomiędzy, to nie jest 100% arcade, ale to też nie jest 100% symulacja, czyli takie coś pomiędzy. A to jest na pewno produkcja dla fanów arcade'u. No to w sumie coś jak ja. No nic, wypowiadajcie się w komentarzach, jak już graliście, to przekażcie nam i innym słuchaczom swoje opinie, a my teraz przejdziemy do ostatniego tematu, który chyba będzie związany z Dragon Age'em. Podobno to jest nowa informacja, ale z czego to ja wiem, to na E3 tak, nie zgadzamy było się tutaj. Wspominane coś o kooperacji. Był, pamiętam taki filmik, że był smok i były 4 osoby i było mówione, że z innymi graczami możemy pokonać tego smoka, no ale dobra, tu jest jakby, mamy bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego trybu kooperacji, bo jednak okazuje się, że to nie będzie taka kooperacja, w której będziemy mogli grać naszą postacią z trybu dla pojedynczego gracza, tylko będziemy mieli wszystko wydzielone dla tego trybu kooperacji, będziemy mieć 12 postaci w 3 klasach i tutaj przypominam, 3 klasy to wojownik, łotrzyk i mag, czyli coś bardzo standardowego. No tak. No i tak naprawdę tyle chyba, jeśli chodzi. Tak, nie wiemy na przykład, czy to będzie na zasadzie, nie wiem po prostu, jak będzie wyglądać rozgrywka, czy to będzie na zasadzie Mass Effecta 3, że po prostu będą fale wrogów nas atakowały, czy to będzie może coś bardziej rozbudowanego na przykład, bo w Dragon Age Inquisition w singlu będziemy na przykład zdobywać twierdzę, nie? Więc to by było całkiem ciekawe, gdyby zrobili coś w tym stylu w kooperacji, zupełnie osobno, nie wiemy jeszcze. Chociaż zaznaczają, że właśnie po odniesieniu sukcesu w Mass Effectie postanowili wprowadzić ten tryb, więc pewnie będzie coś bardziej Mass Effectowego. No tak, jednak. BioWare ogólnie podkreślało zawsze, że oni celują bardziej we współpracę niż w rywalizację. Tak samo będzie pewnie w nowym Mass Effect, ale w każdym razie kooperacja w Dragon Age zupełnie oddzielna od kampanii fabularnej, czyli tak samo znowu jak w Mass Effectie trójce, też tam tworzyliśmy nową postać. I to jest ciekawy dodatek moim zdaniem, bo wiadomo, niektórzy narzekają, że nie będzie można, szkoda, że nie będzie tego w kampanii, ale to było jednak trudne do zaimplementowania w kampanii fabularnej, ponieważ tam jakby wszystkie postacie są już tak dokładnie nakreślone, nie mają swoje motywacje i tak dalej i nie wiem, możemy na przykład, główna postać może kogoś zabić na przykład swojej drużyny, bywało tak w poprzednich Dragon Age'ach, więc jednak to w kooperacji byłoby trochę trudne do zrealizowania moim zdaniem, więc zawsze to jest jakieś ciekawe przedłużenie życia gry, bo na przykład znowu Mass Effecta trójki pokazuje, że to jednak bardzo przedłuża właśnie czas, który można spędzić z grą,
Więc jak najbardziej moim zdaniem pozytywna wiadomość. Choć wiadomo, to nie będzie shooter, tylko coś innego. No ale twórcy zaznaczają, że ten multiplayer, tam żadnych osiągnięć, nic z tego nie będzie, ale pojawią się standardowo mikropłatności, więc sobie zakupimy pewnie jakieś znowu ciuchy, tak, dla maga. Znowu, tak samo jak było w Mass Effect 3, też były te mikropłatności w sieciowym trybie, ale nie były tam jakoś specjalnie inwazyjne, że tak powiem. Więc fajnie, no i czekamy pewnie na właśnie z targów PAX, otrzymamy jakieś informacje na ten temat. Mam nadzieję właśnie, że to będzie coś bardziej rozbudowanego niż tylko walki z kolejnymi falami wrogów nacierających na nas. Ale to jest ciekawe, że też tutaj BioWare mówi, że planują zrobić aplikację dla tego trybu, żeby sobie właśnie edytować swoją postać bez jakby włączania gry, czyli pewnie coś, no, na smartfony. No ale to już jest, zauważ, że to jest taki standard, dołączanie tych takich mobilnych jakby aplikacji do gier. To jest niby standard, ale tak naprawdę bardzo mało osób z tego korzysta, zauważyłem. Bo do każdej gry to zapowiadają, na przykład nie wiem, w Battlefieldzie nikt z tego nie korzysta, kogo ja znam, albo w Need for Speedzie też coś było, też nikt z tego, z moich znajomych z tego nie korzysta, więc to jest takie trochę... Coś jak ostatnio też zrobili z tym, do Simsów 4 też taki edytor, że możemy sobie stworzyć Sima jeszcze Sims zanim gra. 4, nie mówmy o Simsach 4, to będzie ciekawa gra, nie będą rozsyłać podobno tych promek. Przed premierą w ogóle, więc coś się chyba szykuje nie tak. Ale w każdym razie nieważne, mówiliśmy o Dragon Age'u. Nie ma co za bardzo więcej już do dodania, więc po prostu wypowiadajcie się, co sądzicie o pomyśle kooperacji w Dragon Age Inkwizycja. Potwierdźcie, czy moje słowa, czy rzeczywiście była mowa o kooperacji na konferencji E3, na E3 Electronic Arts, bo mi się wydaje, że jednak coś tam było. No nic, czekamy na wasze komentarze. To był 123 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Fidu. Trzymajcie się.